Siema widzowie, witam was wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam do oglądania kolejnego wspaniałego odcinka z TFT. No i dobra moi drodzy, jak widzicie jesteśmy już na karuzelce, także upolujmy sobie coś fajnego na start tego tutaj rankę dzika, bo jesteśmy oczywiście na rankę dziku, jak mogłoby być inaczej. Wbijamy rangę już od 2 tygodni, możemy grać rankedy w nowym secie. U mnie aktualnie, kurczę, nie pamiętam, D4 albo D3, coś takiego, LP-ków dokładnych wam nie powiem, no ale cóż, nie udało mi się zabrać tego, co chciałem, także mam tutaj sedżu z rękawiczką, zobaczymy, co uda nam się tutaj z tego stworzyć, może jakaś gildia czy coś takiego, chociaż gildia w sumie już była grana, chyba z 2 razy, także nie wiem, no na razie mamy tutaj Nidlesika, z czego możemy zrobić Jeweled Gauntlet. Zobaczmy, co się trafi tutaj nam w sklepie. Jest Malphite, jest Talia. Okej, okay, to może jacyś Lagunowi by tutaj wlecieli, co? Jak oceniacie Lagunowych? Da się to zagrać? Osiągniemy tutaj jakiś fajny, zadowalający wynik. Moi drodzy, na szczęście możecie zostawić mi łapkę w górę na wstępie tego filmu. Również bardzo mnie to wspiera, także dziękuję od razu, jeżeli tą łapkę rzeczywiście zostawiasz. Możesz zasubskrybować kanał, jeżeli jeszcze tego nie robisz. Będę bardzo ci wdzięczny również. No i co jeszcze? Zachęcam do sprawdzenia opisu. Tam znajdziesz przydatne linki, jak i inne formy wsparcia mnie, takie jak właśnie wspieranie kanału czy donate. Także co, teraz możemy już lecieć z odcinkiem, już jest odbębniony, że tak powiem, wstępik i żebranie o lajki, także no, po prostu lecimy dalej. No i zobaczymy, czy tutaj się uda jakiś tak lagunowych odpalić, bo jak na razie, no to brakuje nam jeszcze jakiejś jednej jednostki, nie wiem, chociażby Kajsy czy Zaka, coś w tym stylu. Proszę bardzo, ale mamy Serafin, która jest właśnie lagunowa. Także co, zobaczmy, jakie jeszcze tutaj augmenty będziemy mieli. Złote, ale to raczej jest do rola. Spróbujmy zrolować, co my tutaj mamy. Ojejku, i tak gówno straszne. A może w sumie by zagrać takich... takie szepty by może zagrać tutaj? W sumie dostaniemy Sylasa, także dobrze też jest go mieć, bo po prostu będziemy mieli 2 osiłków na frontlane'ie. Proszę bardzo, w ten sposób. Możemy wbić level i co? Dostawiamy jeszcze tą Serafin. No i zobaczymy, czy się uda tutaj coś ciekawego z tego wyciągnąć. Jest tutaj jeszcze jedna Talia. Ale może tutaj... Mamy też opcję na Mirage, co nie? Mamy tutaj Honor Wataszki. No nie wiem, nie wiem. Jak na razie Lagunowi, to na pewno pomoże nam troszeczkę na early. Tutaj, nie wiem, chociażby kaski pozdobywać, jakieś przedmioty. Zobaczymy jeszcze, jak długo będziemy to grali i zobaczymy, co będzie dalej dropiło. No bo mamy augment pod szepty, mamy opcję zagrania Miraża. No a jednostki tutaj mamy, kurczę, lagunowe jak na razie, co nie? Także, kurczę, no nie wiem, nie wiem. Ale w sumie, jakbyśmy zostawili na przykład tego Sylasa w naszej drużynie i dostawili do tego Zyrę, no to mielibyśmy wtedy aktywowane szepty, mielibyśmy przyzywacza, tutaj ładnie się wszystko by kombowało. Ten Sylas pomagałby nam aktywować magów. Kurczę, no nie jest takie to głupie w sumie, byśmy przynajmniej skorzystali z tego augmentu, który tutaj wybraliśmy. Także no, jest to na pewno do przekminienia, co nie? Ten lagunowy szept, właśnie ta Serafin jest przyzywaczem, także no tak jak mówię, byśmy tego przyzywacza wtedy sobie aktywowali, nasze jednostki by się nieco częściej odpalały. Kurczę, no trzeba pokminić. Jak na razie jest wygrana, także elegancko, oby tak dalej. Tutaj jest gościu z 3. levelem, co prawda 2 jednostki na tym, na 2 gwiazdkach, ale on nie powinien nam tutaj krzywdy zrobić, no bo jednak on ma dopiero 3. level. Także mamy przewagę liczebności, że tak powiem. No i w sumie ta Talia, jak już użyje tej umiejętności, jak dobrze ją wyceluje, to te obrażenia też nawet nie są takie słabe. Zobaczcie, 1900 teraz zrobiła. Także no, spoko, spoko. Jest Zak.
Dobra, to wiecie co? Zrezygnuję z tych miraży. Miraży tutaj nie będziemy grać. Sobie pójdziemy w tych lagunowych. Teraz już mamy Mage'a aktywowanego, także nasza talia chociażby będzie się częściej odpalać, co będzie dawało nam więcej staków. No i też Sylas dostanie większą tarczę. Będzie tą manę tam kradł naszym przeciwnikom. Także wydaje mi się, że fajnie to wygląda. No i zobaczymy, zobaczymy jak będzie szło. Jak na razie dwa winstreaka, co w sumie mnie dosyć dziwi, bo... No takie nie wiem, wydawało mi się wejście w tą gierkę średnie. No takie co najwyżej średnie, a tutaj proszę bardzo, jednak jakoś to wygląda jak na razie. Tylko ta talia, kurczę, talia jest tak... Minus talii jest taki, że ona, kurczę, jak już zacznie tą umiejętność swoją używać, to ona zabije przeciwnika, ale ta umiejętność dalej leci w to jedno miejsce, co nie? Także ona bardzo często robi takie głupie zagrania, że wiecie, zaczyna bić kogoś, kto ma mało HP, używa umiejętności, ta postać ginie i jej ta umiejętność jakby na marne jest. Później, wiecie, ona w powietrze to strzela, co nie? Także to jest akurat słabe. No ale dobra, mamy 3 winstreaka i jesteśmy na karuzelce. Zobaczymy, co nam tutaj zostanie. Kurczę, co ja bym stąd chciał? Nie wiem. W sumie dużo mamy możliwości. Jakaś łezka, na przykład, może coś pod tanka, a może kolejna rękawiczka. Jest niby łezka, jest pancerz. No ale ta łezka będzie fajna, bo będziemy oczywiście chcieli tutaj zagrać Soma, co nie? A Som potrzebuje blue buffa albo ewentualnie Shojina. Zobaczymy jak tutaj gierka nam siądzie, jak nam podejdzie z itemami. No chcielibyśmy oczywiście blue buffa, co nie? Mamy Jeweled Gauntlet już tutaj do zrobienia, także to akurat będzie mega dobre. I w sumie już możemy sobie to zrobić, także niech... Niech ta tutaj Lilia będzie naszym item holderem, także co, Jeweled Gauntlet już mamy, chcielibyśmy jeszcze jedną łezkę do blue buffa, no i wtedy najlepiej jeszcze Infinity Edge, żeby zwiększyć szansę na to, na tego kryta oraz jego wartość i będzie super ekstra. No i dobra, mamy pierwszy próg tych lagunowych osiągnięty, 2 jednostki za 1 golda, niestety one nam się nie przydadzą, także do sprzedania lecą. No i zobaczmy, zobaczmy, czy tutaj nam się uda. Tutaj gościu ma potężnego dosyć Jaxa, który no potrafi co nieco wytankować, ale chyba sobie poradzimy, co? Chociaż nasz frontlane, no już ginie. Dobra, ale Talia tutaj sobie poradziła. Jeszcze tutaj Serafin odpali swoją umiejętność. Niestety Talii to nie sięgnęło, to akurat przypał, ale proszę bardzo. Jest czwarta wygrana. No i super, ty. 4 winstreaka takim teamem to ja się naprawdę nie spodziewałem, nie? Zobaczymy co będzie dalej. Dobra moi drodzy, przeskanowałem sobie lobby i tak kurczę nie byłem pewien czy utrzymamy ten winstreak, dlatego już wszedłem sobie w level. Wiecie już dobrze, jeżeli oglądacie moje filmy, że ja czasami lubię sobie zagrać tak agresywnie, no ale to później owocuje winstreakiem, który nieco nam tutaj rekompensuje. Całą straconą ekonomię, co nie? Jakby osiągnięcie tej ekonomii później po prostu jest rekompensowane przez to, że mamy winstreak, dzięki któremu zarabiamy dodatkowy hajs oraz nie tracimy też HP. Także to jest akurat, wiecie, bardzo fajne, co nie? O kurczę, są! Yeah. I to też jest kolejny plus agresywnego wchodzenia w level. Proszę bardzo! Mamy szansę na lepsze jednostki niż mają nasi przeciwnicy i w tym momencie 3 magów, 6 lagonowych są z Jeweled Gauntletem oraz łezką na etapie 2-7. Kurde, moi drodzy, no takie coś ja lubię. To po prostu ja szanuję i to jest kurczę elegancka gierka. Teraz, no to mam nadzieję, że ten winstreak będzie utrzymywany jeszcze dłużej. I co my tutaj mamy? Patrzcie, jeszcze mamy gotowego Infinity Edge'a. Ależ fenomenalnie, kurczę. Wow, ile dostaliśmy tych, patrzcie. Ile kulek dostaliśmy, ile itemów, ja pierdzielę. Mamy kolejny mieczyk, to w sumie moglibyśmy zrobić Shojina. No, zróbmy tak. Także co, Infinity, Shojin, Jeweled Gauntlet i proszę bardzo, jakiego mamy potężnego Soma. Na tym etapie gry, kurczę, 3-1 i już mamy takiego potężnego carry. Nie, naprawdę,
No nie spodziewałem się, że ta gierka aż tak tutaj nas doceni i że ten level up aż tak się opłaci. No a zobaczcie, dzięki naszemu win streakowi i tak mamy już 22 golda uzbierane, także... O, w pizdę, o kurde, patrzcie to. No nie, na drugim levelu Nunu Dragon Mancer. Ojejaj, to może być ciężkie, ale proszę bardzo, pokonaliśmy go, także super. Mamy przekuwacz. Zobaczymy, może w sumie ten łuk bym przekuł, bo ten łuk, no, tak średnio się przyda, szczerze mówiąc. No ale dobra, widzicie, jacy jesteśmy potężni? Kurczę, a co do tego winstreaka, no to po prostu mamy i tak, wiecie, fajny goldzik, fajną ekonomię, ona się jakby z czasem odrobi, co nie? I jeszcze mamy mali tytanik, kurczę, ekstra 30 HP? No ja to przyjmę, jak najbardziej, proszę Państwa. Dobra, jest kolejny Zak, tutaj mamy level up na naszym Malfajcie. Możemy wziąć również tego Rakana, bo on jest mistykiem i jeżeli wbijemy sobie tego Zaka na drugi level, to można po prostu Malfajta wymienić i wtedy wsadzić tych dwóch strażników. Tylko, że też tak sobie myślę, że ten Malfajt, on się fajnie tutaj kombuje razem z tym Sylasem. Także co zrobimy, to jeszcze zobaczymy. Na razie zobaczmy, na koło możemy grać. Gościu ma już 5 kawalerzystów, grubo. Tam gościu próbuje grać jakiegoś Kerry Jona. No ale my gramy na tych kawalerzystów, także zobaczmy, jak sobie tutaj poradzimy. Wydaje mi się, że bezproblemowo, no bo ten Som tutaj jednak powinien naprawdę robić no mocne obrażenia. Wow, widzieliście? Kurde, on tutaj prawie wszystkich naszemu przeciwnikowi one-shotował. Wow. Grubo. I 4 koła obrażeń. No i elegancko. 7 win streaka, także jak już mówiłem, ekonomia będzie szybciutko odrobiona, nie powinno być to problemem. No i co? Wtedy sobie wbijemy 7 level i tak sobie myślę, że chyba wrzucimy sobie tą Zyrę. Tak jest. Tą Zyrę sobie wrzucimy. Ona nam aktywuje przyzywacza oraz szepta. Także szepty już tutaj będą działały tak, że będą, wiecie, zmniejszały te postacie i od tych postaci będzie nasza drużyna otrzymywała mniej obrażeń, no bo taki mamy właśnie ten pierwszy augment. Także spoko. 130 HP na naszym koncie, także no naprawdę mocna przewaga. Chociaż gościu na drugiej pozycji też tutaj wziął sobie augment pod leczenie, także 116 na jego koncie. No, ale on nie ma winstreaka. On nie ma takiego winstreaka. Zobaczmy, jak tutaj sobie poradzimy, to jest właśnie ten gościu z Jonem. O nie, szkoda, że ten nasz Malfight się jeszcze raz tam nie odpalił. Ale ojojoj, są szybką umiejętność swoją rzucaj i tu one-shotuj tych ludzi. Dobrze. Chociaż... O, ale fart. Dobrze, że tutaj kryt siadł. O, bo bez tego to by było ciężko. Ale dobra, mamy drugą karuzelkę i zobaczmy. Mamy dwa łuki. Ja pierdzielę, cholera. No nie, no z takimi itemami to ja tutaj... to ja tutaj, kurczę, nie wytrzymam. Ten remover będzie tutaj musiał zostać użyty. A tak, to co bym chciał? O, ja mam dwa łuki na karuzelce, są trzy łuki. Grubo. O, a może ten pas? Dobra. Na szczęście on był blisko nas, także pasek udało nam się zgarnąć. No i co? I coś na pewno sobie z tego fajnego podmienimy na naszego jakiegoś tanka. Czy to Sunfirecape, czy to, nie wiem, jakiś Warmog w przyszłości. W zasadzie nawet byśmy mogli zrobić... odkupienie na przykład. Ale chciałem powiedzieć, że w zasadzie moglibyśmy nawet z Izirota zrobić. No ale to zobaczymy. Ja sobie już tutaj raszuję level, żeby utrzymać mój przepiękny winstreak, także teraz spójrzcie, 6 lagunowych, 3 magów, 2 szepty, 2 osiłki, 2 przyzywaczy, no i oczywiście smok w postaci Soma. I elegancko, nabijamy sobie staki, już tutaj powinniśmy dostać kolejną kuleczkę. Proszę bardzo, jest szara kuleczka. Ciekawe co w niej będzie. W ogóle te kulki lagunowych, one zawsze mają taki sam drop, nie? W sensie, może nie zupełnie taki sam, są różnice, że na przykład, wiecie, dostaniecie inne itemy, ale jakby każdy próg ma określone, co dostaniecie, jakby, że za, załóżmy, nie wiem, 100 staków dostajecie przedmiot,
gdzieś tam dostajecie 3 golda, gdzieś tam dostajecie, załóżmy, jakieś postacie. I te postacie, jak i przedmioty mogą być różne, ale jakby za każdy próg macie to samo. Czyli załóżmy przedmiot, postacie, gold, później znowu jakiś przedmiot, później gold i wiecie, jakby to zawsze, zawsze jest to samo. Dobra, moi drodzy, w ogóle mamy kolejnego Soma, także elegancko, jak my byśmy go tutaj niedługo wbili na dwójkę, to to już w ogóle była by była deklasacja tego lobby. No, miejmy nadzieję, trzymajmy kciuki, że to się uda i że nadal będziemy sobie tutaj tak ładnie cisnęli. Jestem ciekaw, jak długo będziemy w stanie utrzymać ten win streak. Oj, proszę, 3 golda wpada, elegancko. Kurczę, by się przydało jakąś ekonomię zrobić. Mamy 48 golda. Tylko nie wiem z czego. Chyba tak, no średnio mamy z czego zrobić tą ekonomię. Dobra, ale mamy 10 win streaka, wbijamy tutaj na rundę neutralną z elegancką ekonomią, także tutaj naprawdę pod tym względem jest fenomenalnie. Ale jeszcze jeden som, Boże, jak ja bym go chciał. Ty, gierka mnie sucha normalnie. Dobra, zobaczmy, co mają dla nas wilczki. Widzę dużo, ojojoj, bardzo dużo szarych kulek, także postacie oraz goldzik tutaj, no obficie to wygląda. Dostaliśmy Sylaska, także to jest chyba jedyna postać, która tutaj zostanie z nami na dłużej. Reszta jest raczej do wywalenia. Możemy zrobić ten kielich. Chcemy tutaj dodatkowe AP? Chyba chcemy dodatkowe AP dla naszego Soma, który jest na drugim levelu, przypominam, na etapie 4.1, także naprawdę tutaj gierka fenomenalnie nam wychodzi. Dobra, dajmy sobie tutaj w level, wbijmy czym prędzej 8, no i wtedy na 8, kurczę, w zasadzie nie wiem, co na 8 byśmy mieli zrobić, co dorzucić, może jakiś mistyk? Albo... nie wiem. Ale uwaga, czy my tu wygramy? Ojojoj, nie, chyba koniec. No nie. No i nasz win streak na tym się kończy. Kurczę, Soma wbijam na 2 gwiazdki i co? I gorzej sobie radzę? Nie, no tragedia tutaj pod tym względem się wydarzyła. Ajajaj. No szkoda, wielka szkoda. Ale uwaga, przed nami kolejne wzmocnienie i cóż to będzie? Jest wzmocnienie na lagunowych, ale jest wzmocnienie również jakby na... na nasze, kurczę, no taki jakby Jewel Gauntlet, tylko że w tym, w augmencie, co nie? Tak to dokładnie działa, jak Jewel Gauntlet. I wydaje mi się, że to spoko. Możecie teraz powiedzieć, że ej, Robsy, ale masz Jewel Gauntlet, także po co jakby taki kolejny, jakby wybierać augment, który daje ci to samo. Już wam tłumaczę, no bo ten augment również dodaje nam procenty na szanse na trafienie krytyczne. Także jak my w tym momencie mamy Jewel Gauntleta, ten augment plus jeszcze Infinity Edge, no to moi drodzy, raczej nie ma opcji, żeby nasz Som używał umiejętności bez walnięcia kryta. Dlatego właśnie sobie ten augment wziąłem, bo to jest po prostu dodatkowa szansa na to, że on uderzy krytycznie. Zresztą wszystkie nasze jednostki teraz będą uderzały krytycznie. No i tyle, Widzicie, jak no po prostu zawsze on wali tutaj krytycznie. Cyk, zawsze wlatuje ten kryt, także pod tym względem w tym momencie to jest akurat bardzo fajne. Kurczę, jest kolejny Som. Możemy sobie go wziąć, no bo zawsze jest to jakaś szansa na Soma tutaj, no, 3 gwiazdki, ale to raczej wątpię. Zobaczymy. Chociaż jak mamy go tak szybko na drugim levelu, tutaj już gościu jest za Oshinem jakimś, także tutaj naprawdę będzie trzeba uważać. Ale co do tego Soma, no to raczej wątpię, chociaż jeżeli nikt by tutaj nie grał tej jednostki i dostaliśmy go tak szybko, no to w sumie są szanse, nie? Jakby zawsze są szanse. Są one małe, bardzo małe, ale jednak, także jeśli mamy golda, jeśli nie mamy po prostu na co go wydawać w danym momencie, no to czemu by sobie nie wziąć takiej jednostki i chociażby nie spróbować. Także dobra, tutaj było potknięcie na etapie 4.1, chodzi mi o tą przegraną, ale jak widać na razie tutaj z powrotem, że tak powiem, wracamy.
no i dwa win streaka na naszym koncie. Także spoko, elegancko pod tym względem. No i co? I mamy karuzelkę, także zobaczmy. Co by sobie tutaj wziąć? Może jakiś pasek do jakiegoś... do jakiegoś Sunfire Cape'a. Ewentualnie Negatron. Ale w sumie ten bardzik wygląda też kusząco. No zobaczymy, co nam zostanie, nie? Dobra, weźmy sobie tego barda. On jest również mistykiem, moi drodzy, także poczekajcie, kogo my tutaj... A, dobra. Bo my już mamy mistyka. My mamy mistyka od tego. Kurczę, jak się nazywa ten gość? Od Rakana, dokładnie, od Rakana. Ale możemy mieć w sumie też trzech mistyków, co nie? Nikt nam tutaj nie broni w zasadzie mieć trzech mistyków w teamie. Tylko że to by się wiązało albo z level upem, albo kurczę ze zmienieniem kompozycji, bo kogoś byśmy musieli wywalić. A co tutaj mamy? Smoki, ta nawałnica za Oshinem i na Oshina gramy. Także zobaczmy, jak sobie na niego poradzimy. W ogóle dziwne, że gościu ma Pandorę i gra Oshina z takimi itemami. W sensie, wiecie, z braku laku to nie jest złe, ale no czemu on nie poczekał, żeby mu się, nie wiem, coś przerolowało na Shojina chociażby? Według mnie must have na takiej postaci jak Oshin. No bo widzicie, on by już mógł się odpalić i może jakoś mnie pokonać. A tutaj widzicie jednak, zanim on się odpalił, no to my już go zabiliśmy. Także, no mówię, to trzeba po prostu mieć. Teraz możemy grać na tego gościa, Winstreak Xayah pod gildię, okej, okay. Następny to są te smoki właśnie. Dobra. A dalej kogo mamy? Szepty osiłek, wojownik, miraż, przyzywacz. No dobra, zobaczmy. Się przestawmy na tą stronę, na wszelki wypadek, żeby... A, no akurat nie gramy na Xayah. Ale gdybyśmy na nią grali, to po prostu nasz Som już ładnie by ją ze swojej umiejętności tam, wiecie, trafił, nie? O, ależ kurczę, ten Som robi naprawdę fenomenalne obrażenia, coś pięknego. No i w ogóle wejście w 9 level nie będzie totalnie żadnym problemem. Patrzcie, mamy full ekonomię, 8 level, 22 expa już kupione. Wjeżdżamy na rundę neutralną i zobaczymy, co da nam smok tutaj. Mamy jakiegoś smoka z emblematami. Rakietowo napędzana pięść, to tak średnio. Wysłannik smoków. O, puchar potęgi, plemienna zbroja. 10 golda dodatkowo? To jest akurat spoko. Dobra, to możemy sobie wziąć. I będziemy mogli też sobie tutaj zrobić... Ten item taki, co daje, jak zdrowie nam spadnie, to daje nam tarczę, to w sensie, no wiecie, łezka plus ten. O, ślubowanie protektora, dokładnie tak to się nazywało. No i ta plemienna zbroja, nie, jeszcze jest tutaj, to możemy sobie to dać tutaj. No i dobra, niech będzie to, tutaj będzie Malphite pod tanka. No i co, moglibyśmy w zasadzie wbić ten level, także zróbmy to. Dostawiam sobie bardzika, który będzie nam zwiększał procenty. No i kto wie, kurczę, mamy 123 HP, mamy 4 winstreaka. Nasz Som naprawdę będzie robić potężną robotę, bo teraz ma jeszcze wzmocnienie z dwóch kielichów, także pod tym względem no, tutaj naprawdę nie będzie lipy. No i super. I chciałem powiedzieć, że może się uda tutaj no zwiększyć na tyle ten procent, że kurczę, wyjdzie coś tutaj, jakiś może somek na 3 gwiazdki, ale kurczę, no nie chcę nic wam obiecywać, bo no różne rzeczy mogą się dziać, co nie? Jak na razie, no to przez długi czas bardzo nam nie wydropił, że pod tym względem akurat słabo. I czy my pokonamy tego gościa? Uuu, mało obrażeń nam zadał, patrzcie. No i piękny kryt tutaj wchodzi, 12,5 tysiąca obrażeń od Soma, elegancko. Jest Sylas, także super, jest Serafin. I lecimy dalej. W tym momencie, moi kochani, mamy 31% na jednostki
czwartego tieru, czyli właśnie między innymi na Soma. Także to jest dość sporo. To jest ogólnie dość sporo, to nie jest naprawdę mało. No tylko ten Som jak na razie nie chce się tutaj nigdzie pokazywać, jak widać. No zwiększamy cały czas ten procent. Mamy ich czterech jak na razie. No ale to tyle. Jakby no, więcej tutaj nam się jak na razie nic nie chce pokazać, ale spokojnie, jeszcze troszeczkę ta gierka potrwa. Jak na razie odpadł tylko jeden typek. Znaczy ta gierka już powoli będzie się kończyła, no bo wiadomo, tutaj wszyscy są poniżej 50 HP, a my w ogóle mamy 123, także pod tym względem no naprawdę jest mega mocno. No i jeżeli o to chodzi, to naprawdę mamy przewagę. I to taką fest przewagę. Dobra, ja sobie tutaj zmienię ustawienie na wszelki wypadek. I teraz na którą stronę? Chyba zostawię tego Soma, tak jak jest. Na wypadek tej Ksai. No dobra, będziemy grali na smoki. No ale to ustawienie i tak nie jest złe. Tam Yasuo sobie będziemy mogli walnąć. O, Tadaeja też tutaj została zaznaczona jego umiejętnością, także spoko. Ej, ale teraz ją jej nie walnęło. Widzieliście? Jakby on walnął w nią... A, nie wiem, co to się wydarzyło. W każdym razie i tak powinniśmy wygrać, także się nie będę pruć. Chyba powinniśmy wygrać. No, tak kurczę, tankują ładnie te smoki. No, ale powinno nam się to udać. A jednak nie, kurczę. Jednak przegraliśmy, patrzcie, ty, gościu pod smoki nas tu pokonał. To beka, ty, beka. Ho. To może będzie trzeba sprawdzić tą kompozycję pod smoki. Nigdy w sumie chyba nie grałem w tym secie tak typowo pod jakąś kompozycję w smoki. A wiem, że taka jest, także w sumie jeżeli byście chcieli zobaczyć taki film z tego nowego setu, to możecie dać znać. Możecie dać znać w komentarzach, możecie zostawić łapkę w górę. Jeżeli będzie dużo tych łapek w górę, to postaramy się coś takiego właśnie nagrać. Jakby kompozycję pod same smoki. No jestem ciekaw, jak na razie gościu z nami wygrał, gdzie reszta w ogóle nawet nie ma podjazdu tutaj z nami, do nas. No a on nas pokonał, także tutaj no, coś musi być na rzeczy, nie? Że to jednak działa. Dobra, to jest ten Dragon Mancer Nunu i my możemy na niego grać i kurczę, obawiam się. W sumie nie wiem, my chyba ostatnio na niego graliśmy i się udało na niego wygrać, ale ledwo co. W ogóle ile już mamy staku? 246, jeszcze 4 staki i już będziemy naprawdę tutaj na wysokim progu tych oto właśnie staków. Jestem ciekaw, jakie nagrody tam na... O, złota kulka! Patrzcie, mamy full item, Infinity Edge, fajnie. Tylko na kogo taki Infinity Edge? To jest pytanie, nie? Kurczę, w naszej drużynie to raczej tak średnio. Ten item pasuje na kogoś. Poza Somem oczywiście, no ale on już ma, także... Kurka, lipa pod tym względem. Tutaj szepty wygrywają. No i dobra, zobaczmy. No kurde, no nie ma tego Soma nigdzie. Jaki gość w ogóle? Kurczę, nie chce nam się pokazać. Ale najlepszym chyba tutaj posiadaczem tego itemu będzie Tazyra, bo ona dosyć sporo ma tego AP z tych kielichów. Jej umiejętność w ogóle jest bardzo obszerna. Potrafi fajne obrażenia z tej umiejętności zrobić, a jeżeli mamy właśnie ten Lotos, ten augment, który daje nam jakby Jolt Gantleta na wszystkie postacie, no to dla mnie taki Infinity Edge częściej będzie waliła tego kryta. Wydaje mi się, że naprawdę spoko. Na przykład na takiego gościa, który ma dużo jednostek na backlane'ie. Zobaczcie, no fajne obrażenia wleciały. No i spoko, no i ekstra. Także tutaj powinniśmy sobie wygrać. O, cyk, i znowu. No i dobra. To mi się podoba. Także co to był za gościu? 5 HP mu zostaje, tak? A tutaj jest ten wysłannik smoków, zobaczmy. No, on se radzi jakoś, nie? Chociaż ma 15 HP, także to naprawdę nie jest dużo. To jest bardzo malutko. No, ale jak w takiej mecie, jak on jest dobry, ten Nunu pod Dragon Mancera, to wiecie, dużo ludzi próbuje go grać i przez to no czasami bywa ciężko, żeby go właśnie zagrać. Mamy Morello. Także Morello, kto byłby dobrym posiadaczem takiego przedmiotu? Tazyra znowu byłaby dobrym posiadaczem, ale
No ona już ma full itemy, nie? Także na nią tego nie damy. Może Sylas w sumie. Dobra, sporo golda. Mamy naprawdę teraz mocną ekonomię. Także tą nadwyżkę golda, no przydałoby się tutaj zacząć rolować. I kto wie, może wreszcie gdzieś ten som się tutaj pojawi. Jak na razie Morello na Sylasa. On raczej skorzysta z tego najlepiej. No i próbujmy. Wyciągam czwórki, żeby zwiększyć sobie szansę, żeby akurat jednostką, która nam wypadnie, był ten som. No i proszę bardzo, jeden jest. O, drugi z rzędu. Nice, to mi się podoba. Także co? Ekonomię będziemy trzymać, nie będziemy się tutaj spalać oczywiście. Póki wygrywamy, no to jest git, nie mamy jakby potrzeby, żeby całego golda wydawać. No a dzięki temu będziemy co rundę mieć więcej, co nie? Będziemy rolować po prostu tą nadwyżkę 50 golda i kto wie, może się uda. Jak się nie uda, to trudno. Jak na razie i tak idzie nam dobrze, także topka raczej tutaj będzie. Chociaż gościu z Ksajo, proszę bardzo, już nas tutaj pokonuje i zbija nam zbija nas już poniżej 100 HP. Także no słabo. Czy ten gościu odpadnie? Odpadł. Także mamy już top 4, proszę Państwa. Bardzo fajnie pod tym względem. No i co? Aoshin, Shyvana, kurczę, kuszące rzeczy. Znowu Shyvana. Ale gdzie jest Som? Halo. Ja nie poszukuję Shyvany. A gdybym grał Range Wingi, to by mi nie dropiło, nie? Wtedy milion somów by było. O kurczę, ty, patrzcie, ale gościu tutaj jest blisko naprawdę do zrobienia tego Panteona na trzeci poziom. Dwóch Panteonów mu brakuje. Grubo. Ojoj, i na niego będziemy grali, to zobaczmy, jak sobie poradzimy. On ma całkiem mocne itemy, także może być ciężko w sumie. Łezkę dostaliśmy, spoko. No, som, dawaj, bij go tam. Najgorzej, że on ma krwiopijca, nie? I on się cholera leczy sporo. Jak uderza, w sensie no, jak bije z tej swojej umiejętności. Ło, patrzcie! A nie, bo dobra, on ma jeszcze tego, zewłowów, czy tam zewłowców. I dzięki temu się jeszcze leczy. No dobra, to zmienia trochę postać rzeczy. No i co, rolujemy sobie dalej te jednostki, czwóreczki kupujemy. Jak na razie nic tu mi nie dropi. Holipcia. No i nie ma nic, także lecimy dalej. No i proszę bardzo, gramy na Dragon Mancera Lulu, Nunu, przepraszam, Lulu. A nie, czekajcie, chciałem powiedzieć, że Lulu nie ma w tym secie, ale rzeczywiście jest, jeżeli Nomzi tylko ma jakby cechę przyzywacza, no to wtedy rzeczywiście przyzywa on Lulu. No to zobaczmy, czy uda nam się go pokonać. Ojejku, to on już tutaj się przyssał do naszego Soma, także to jest raczej kwestia czasu tylko, jak nam zje całą resztę naszych zawodników. No i niestety tutaj no nie wygramy i szkoda mega. Bo to by była eliminacja tego gościa, dzięki czemu byśmy mieli już tylko top 3. Że to by było fajnie, bo po prostu więcej LP-czków, mniejsza konkurencja. No ale teraz, moi drodzy, mamy karuzelkę. Wybieramy niestety jako ostatni. A co my byśmy mogli sobie stąd zgarnąć? Dobra, niech będzie ta packa. Bo możemy sobie zrobić emblemat maga. Niech to będzie tutaj. O, jest som. Dobra, super. Szukamy dalej. Jest, kurde, kolejny. Ty, to brakuje nam jednego. Come on, on gdzieś tu musi być. Tylko jeden som. Come on, to się musi... Się musi udać. Ale na razie może zostawmy tą ekonomię. Niech jest jak jest. Ale już naprawdę niewiele brakuje. Kurczę, moi widzowie. No, na początku nie wierzyłem. Mówię, dobra, możemy wziąć sobie tego Soma, czemu by nie. Później dostawiłem Barda. To już mówię, ej, to rzeczywiście są szanse. Ale teraz to już wydaje mi się, że jest kwestia czasu tylko. I zobaczymy, jak będzie to działało. Znaczy wiadomo, no... Nie jest to pewne, że my go zrobimy, bo no jak widać zaczęliśmy dosyć mocno przegrywać w tej grze, także będziemy tracić HP.
No i jeżeli mamy już ich, czekajcie, ilu? Trzech, sześciu. Jeżeli mamy już ich ośmiu, no to wiadomo, że tych somów jest no już bardzo mało w sklepie i ciężko jest je jakby dropnąć. Ale no, szanse są spore. Szanse powinny być tutaj naprawdę spore. Mamy Zaka, także pod tym względem fajnie. Możemy sobie go wymienić i zamiast osiłka mieć po prostu tutaj strażników. No i niech będzie, że itemy przełożymy sobie na niego. No i co? I czy gdzieś tutaj znajdziemy tego Soma? Ostatniego? Kurde, lipa. No nie widać go tutaj. A za to mamy jakąś złotą kulkę. Uuu, Zoe dostałem, kurde. No to już teraz, moi drodzy, zaczęły się fajne dropy. Już tutaj są naprawdę fajne dropy. Ciekawe, czy jeszcze wystakujemy tutaj kolejnego. No, czekajcie. I uwaga, używajcie umiejętności. Dobra, wydropiliśmy. I co tutaj mamy? Aha, ryba. Dobra, to słabo akurat. I pokonuje nas ten gościu tutaj z tym Panteonem. I w ogóle brakuje mu już tylko jednego. Nie no, masakra. Masakra pod tym względem. Mamy dwie Zoe. Także kurczę, można by było tutaj tą Zoe sobie wstawić później. Ja wiem, za Sylasa może. Albo czekajcie, za kogo byśmy mogli to wstawić. Albo jak już zdobędziemy Soma na trzy gwiazdki, to po prostu za Barda i wtedy mieć pięciu magów. No, to w sumie też nie byłoby głupie. No dobra, ale zobaczmy, czy uda nam się tutaj jakby znaleźć tego ostatniego. Mamy 45 golda, także kurczę, to jest dużo. To jest naprawdę sporo. Spróbujmy. Jest! Udało się, patrzcie, są na trzy gwiazdki. O kurka wodna. Dobra, widzowie, robimy teraz pięciu magów jeszcze tutaj. No i w tym momencie wygląda to naprawdę dobrze. Mam nadzieję, że teraz zaczniemy wygrywać. No bo kurde, są na trzecim poziomie. O Jezu, ale gościu zrobił Panteona na trzy gwiazdki. Ja pierdziula. No to zobaczmy jak będzie się sprawował ten nasz kurczę tutaj smoczek. Zobaczmy. O kurde, no. Obrażenia z umiejętności są naprawdę potężne. Jestem ciekaw, jak on tutaj użyje. O, one shot, kurde. Na tej. Kurde, padła. Znaczy, padł. Tak się podnieciłem, bo zone-shotowałem totalnie Shivanę, tego przeciwnika naszego. Ale przegrałem, ty. Czyli co? Czyli SOM 3 nie jest w stanie tutaj zapewnić mi znowu wygrywania? Co jest grane? Dobra, jest Zoe na drugi level. Ty, ale się zdziwiłem, nie? No kurczę, przecież to jest potężna kompozycja. To jest, kurczę, fioletowy smok na trzech gwiazdkach. Z prawie, że perfect itemami. Ale jeżeli chodzi o te główne itemy, no to jakby są perfekcyjne, nie? Także no jestem mega zdziwiony, że to tutaj nie weszło. Zobaczmy na tego, ale ten gościu może akurat być zagrożeniem. I tutaj jak przegram, to się wcale nie zdziwię, bo no to, co robi ten Panteon, to jest w ogóle chore, nie? To jest naprawdę chore. Ale uwaga, no walni tego kryta. Kurczę, no gdyby on nie miał tego krwiopijca, to my byśmy z nim wygrywali. Aha, no to nieźle. 11 HP na moim koncie. O, fuck. Ciężko, moi drodzy. Ale ogólnie, jakby no, mogły tutaj też być moje błędy. Mogłem jakby stracić za dużo HP czy coś, albo, no nie wiem, może się źle ustawiam czy coś. Ja nie mówię, że wiecie, że to jest wina zupełnie słabego smoka. Ale mimo wszystko, jak na Soma i trzy gwiazdki, trzygwiazdkowego Soma, no to jest słaby. Jest bardzo słaby. Ja przegrywam drugą walkę z rzędu, mając go na trzech gwiazdkach. No tutaj akurat rzeczywiście słabe ustawienie, no bo myślałem, że ten gościu będzie po drugiej stronie mieć tego Panteona, ma go tutaj, przez co on będzie blisko naszego Soma i może go szybko zabić. No ale zobaczymy. O, może się uda? Nie, no patrzcie, jak on się leczy. Kurde, jakie to jest chore, nie? Jakie to jest chore. Ale ogólnie, widzowie, bardzo dużo ludzi
No i GG. Bardzo dużo ludzi mówi, że Som jest słabym smokiem. No i jak widać, fajnie, że zrobiliśmy go na 3 gwiazdki, ale trzecie miejsce, mając takiego smoka na 3 gwiazdkach, tragedia. Moi drodzy, dzięki za oglądanie, widzimy się w kolejnych odcinkach i elo.